10 najsłynniejszych budowli na świecie. Flatiron Building. Budynek w Nowym Jorku, wybudowany w 1902 roku, nazywany wówczas Fuller Building. Był jednym z najwyższych budynków w Nowym Jorku. Wieżowiec zajmuje trójkątną działkę u zbiegu ulic Broadway oraz ulicy 23 i 5 Alei. Sąsiedztwo dookoła budynku jest często nazywane Flatiron District. Flatiron Building jest jednym z pięciu najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku. Nazwa Flatiron pochodzi od podobieństwa bryły budynku do żelazka. Flatiron Building został zaprojektowany przez Daniela Barnhama z Chicago. Był jednym z pierwszych budynków w szkielecie stalowym. W budynku swoją siedzibę ma jedno z największych amerykańskich wydawnictw książkowych, St. Martin's Press. Sydney Opera House, budynek w stylu nowoczesnego ekspresjonizmu, położony na przylądku Benlock Point w Sydney. Opera budowana była w latach 1959-1973. Wykonana została ze stali, betonu i szkła. Otwarcie nastąpiło 20 października 1973 roku. Na uroczystości z tej okazji była obecna królowa Elżbieta II. Głównymi architektami byli Horn Woodson i Ove Arup, których projekt został wybrany spośród 233 zgłoszonych przez przedstawicieli 32 państw świata. Sam budynek ma swoim wyglądem przypominać żagle pływających po oceanie statków. Opera w Sydney mieści kilka sal przystosowanych do różnego rodzaju widowisk. Jest tam na przykład sala o 2679 miejscach. Jest to siedziba zespołu Sydney Symphony ze estradą koncertową. Jest tam teatr liczący 1500 miejsc. Jest to siedziba zespołu Opera Australia oraz The Australian Ballet. Jest również teatr prosceniowy, liczba miejsc 544, Playhouse, czyli teatr studialny o 398 miejscach, studio, czyli przestrzeń do zmiennych aranżacji wnętrza mieszcząca najwyżej 400 osób, Woodson Room, czyli wielozadaniowa przestrzeń o najwyżej 210 miejscach, czy Force Court, czyli wielozadaniowa otwarta przestrzeń do swobodnej konfiguracji, w tym możliwość zastosowania monumentalnych schodów jako siedzisk dla widzów. Krzywa wieża w Pizie, jedna z najbardziej znanych budowli świata, odwiedzana rocznie przez około 10 milionów turystów. Symbol miasta Pizy w istocie jest dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim w Campo dei Miracoli, wpisanych w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wkrótce po rozpoczęciu budowy w 1174 roku wieża zaczęła odchylać się od pionu, co próbowano korygować w czasie budowy. Wieżę budowano w trzech etapach. Cała budowa trwała 199 lat. Mimo niebezpieczeństwa jeszcze w 1350 roku dodano ostatnie piętro, w którym umieszczano dzwony. W XIX wieku zaczęto podejmować pierwsze próby powstrzymania przechylania się wieży, co przyniosło jednak przeciwny skutek. W 1990 roku wieżę zamknięto dla zwiedzających i powołano specjalny komitet, który miał wybrać najlepszy sposób zabezpieczenia przed dalszym odchylaniem się wieży. Od 2001 roku wieża jest ponownie otwarta dla turystów. W kwietniu 2011 roku po 20 latach zakończono prace konserwatorskie w krzywej wieży. Zastosowane przez specjalistów metody polegały na wzmacnianiu fundamentów i niedopuszczeniu do dalszego przechyłu. Zespół profesora Jamiołkowskiego dał krzywej wieży gwarancję na 300 lat. Tak swoją drogą, jeśli lubicie takie klimaty budowania różnych wież, budowli i tak dalej, to polecam Wam grę online Happy Tower. Link umieszczam w opisie, jest to darmowa gra online, w której możecie trochę się pobawić w takie właśnie ulepszanie wieżowców, budowanie ich, rozwijanie własnego biznesu. Ja Wam polecam. Koloseum. Amfiteatr w Rzymie wzniesiony w latach 70-72 do 80 roku naszej ery przez Wespazjana i Tytusa, cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to duża eliptyczna budowla o długości 188 metrów i szerokości 156 metrów. Odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, naumachie, polowania na dzikie zwierzęta. Tradycja mówi, że w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli.
Od połowy XVIII wieku Koloseum jest otoczone opieką jako miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan. Wcześniej pozyskiwano z niego bloki kamienne jako materiał budowlany. Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego posągu Nerona, przedstawionego jako Helios. Od drugiej połowy XVIII wieku Wielki Piątek odbywa się w Koloseum Droga Krzyżowa pod przewodnictwem papieża, zaś 7 lipca 2007 roku obiekt został ogłoszony jednym z 7 nowych cudów świata. Petronas Towers. Dwie wieże w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, o wysokości 452 metrów, jedne z najwyższych budowli świata. Zachowują one tytuł najwyższych bliźniaczych wież świata oraz budynków zbudowanych przed końcem XX wieku. Petronas Towers były najwyższymi budynkami świata od roku 1998 do 2004 roku. Dwa drapacze chmur są połączone przejściem o długości 58 metrów na poziomie 41 i 42 piętra. Obie wieże mają łącznie 76 wind, do transportu używanych jest 29 dwupoziomowych wind i 10 ruchomych schodów. Poza tym wieże na wysokości 41 i 42 piętra, czyli na wysokości 170 metrów, są połączone ze sobą mostem, którym można przejść. Przy budowie wież pracowało do 7 tysięcy robotników jednocześnie. Budynki posiadają łącznie 65 tysięcy metrów kwadratowych szyb, co daje liczbę 32 tysięcy okien. Aby umyć każdą wieżę tylko raz, potrzeba około miesiąca. Taj Mahal, indyjskie mauzoleum wzniesione przez Szach Jahana z dynastii Wielkich Mogołów na pamiątkę przedwcześnie zmarłej ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany Świątynią Miłości. Taj Mahal został wzniesiony w Agrze, mieście nad rzeką Yamuna w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Agra leży w odległości około 200 km od Delhi, dawnej stolicy Indii. Jest to jeden z głównych punktów wielu wycieczek zagranicznych. Kompleks budowlany Taj Mahal składa się z głównego mauzoleum z wielką kopułą w kształcie cebuli, charakterystyczną dla sztuki islamu, i olbrzymią bramą symbolizującą wrota do raju. Jest ona osadzona na plincie, w którego rogach stoją 4 minarety, wieże, z których muezin nawołuje wiernych do modlitwy. Katedra Notre-Dame, gotycka archikatedra w Paryżu. Jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, m.in. dzięki powieści Katedra Marii Panny w Paryżu francuskiego pisarza Victora Hugo. Jej nazwa oznacza naszą panią i odnosi się do Marii, Matki Bożej. Zniesiono ją na wyspie na Sekwanie zwanej Île de la Quai w 4 okręgu Paryża, w miejscu po 2 kościołach powstałych jeszcze w IX wieku. Jej budowa trwała ponad 180 lat. Od 10 sierpnia 1806 roku w skarbcu katedry pod opieką kanoników kapituły Bazyliki Metropolitalnej przechowywane były relikwie korony cierniowej. 15 kwietnia 2019 roku około godziny 18.50 w świątyni wybuchł pożar, który spowodował ogromne zniszczenia, m.in. doszło do zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry. Wieża Eiffla. Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol tego miasta i niekiedy całej Francji, jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do wielkości we Francji. W momencie powstania była najwyższą wieżą na świecie. Żelazna dama stoi w zachodniej części miasta nad Sekwaną na północno-zachodnim krańcu pola marsowego. Wieżę zbudowano specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 roku. Miała upamiętnić setną rocznicę rewolucji francuskiej oraz zademonstrować poziom wiedzy inżynieryjskiej i możliwości techniczne epoki. Być symbolem ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. Projekt podkreślał architektoniczne walory stali wbrew dominującemu w XIX wieku akademizmowi, który uważał żelazo za prosty materiał budowlany. Burj Khalifa. Wieżowiec w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zbudowany przez przedsiębiorstwo Samsung, BSX i Arabtech o wysokości 828 metrów. Najwyższy budynek świata. Jego nazwa pochodzi od imienia szejka Khalify ibn Zahida al-Nahyana,
obecnego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Budowa rozpoczęła się 21 września 2004 roku, zakończyła się w 2009 roku. Wysokość 828 metrów została osiągnięta w 2009 roku, dokładnie 17 stycznia. Oficjalne otwarcie budynku nastąpiło 4 stycznia 2010 roku. Budynek ma 163 piętra użytkowe. Koszt jego budowy wyniósł 1,5 miliarda dolarów. Jest to najwyższy budynek na świecie. Empire State Building. Wieżowiec w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko miasta, ale także całego kraju. Jego nazwa pochodzi od przydomku stanu Nowy Jork, który brzmi właśnie Empire State. Oficjalne otwarcie poprowadził prezydent Herbert Hoover, który 1 maja 1931 roku w Waszyngtonie nacisnął przycisk włączający oświetlenie budynku. Od chwili wybudowania do 1973 roku był najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Tytuł najwyższej budowli odzyskał 11 września 2001 roku po zamachach terrorystycznych na wieżowce Światowego Centrum Handlu, które do tamtej pory były na najwyższych pozycjach. W całym kraju jest obecnie na 5. miejscu. Jego wysokość wynosi 381 metrów, a całkowita 443 metry. Ma 103 piętra, w tym jedno podziemne. Został zaprojektowany w stylu Art Deco i jest zaliczany do 7 cudów współczesnego świata. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!